Dzień dobry, jakże miło mi Was ponownie powitać i dzisiaj myśląc o ACL-u, to takiej ortopedii, to pierwsze w kolejności nasuwa mi się na myśl, która ostatniego czasu jest dosyć mocno popularna, czyli taki trochę zagadeczka czy acel może się samoistnie wygoić, jak u Wolverinea z X-Menów na przykład. Więc większość osób, które uszkodziły owe więzadło, chciałoby usłyszeć, czy to się samo naprawi, panie. Temat gojących ran jest bardzo taki gorący, a chcieliby ludzie usłyszeć, tak jak jedno badanie głosi, że nawet 60% zerwanych aceli może się wygoić. Chcąc poczynić skuteczne starania, przedstawiam Wam właśnie ten materiał, więc zacznijmy. Kiedyś świat... Tak jednocześnie mówił, że Acela nie można jakby naprawić pod względem samoistnego gojenia się, ponieważ jest bardzo słabo ukrwiony. Jak wygląda ten pogląd na obecnym e, terenie dzisiejszych wydarzeń i co się jakby mogło zmienić? Ogólnie rzecz biorąc, są badania, które potwierdzają oczywiście zdolności regeneracyjne więzadła, w szczególności gdy mamy do czynienia na przykład z częściowym zerwaniem. Jednak są to badania przeprowadzone na królikach, u których wykonano na przykład całkowite. Lub częściowe uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego. Jak się szybko okazało, przy całkowitym przecięciu więzadła nie dochodziło do gojenia, przy częściowym uszkodzeniach jakby się wygoiło i powróciło np. 75% wytrzymałości u dojrzałych osobników, ale u niedojrzałych tylko 60%, czyli reasumując, się zregenerowało, ale nie było tak wytrzymałe jak te oryginalne przed urazem. Autorzy również innego badania zrobili na przykład na ludziach oczywiście rezonans magnetyczny i ocenili takie, jakby taką skalę uszkodzenia, czyli typ pierwszy stopień to częściowe uszkodzenie zachowaną ciągłością i aż lecimy do czwartego stopnia, gdzie mamy całkowite uszkodzenie, brak funkcji więzadła zresztą. Tutaj powinniście to mieć takie właśnie te MRI z tego badania. No i w porównaniu do tego typu również zrobili skalę stopnia wygojenia, czyli na ile uszkodziłeś, na ile z tego może się wygoić. Więc pierwszy stopień to całkowita ciągłość, drugi stopień jest wtedy pogrubiałe tym zadło, trzecie wygoiło się, ale jest takie no, cieniusieńkie i czwarty stopień, ciężko powiedzieć, co to w ogóle jest. Jeśli na przykład doszło do uszkodzenia pierwszego stopnia, to u 53,7% pacjentów doszło do wygojenia się pierwszego stopnia. 39% to jakby uraz drugiego typu, 7% jak była trujeczka, no i oczywiście 0% jak była czwóreczka. Ogólnie, jeśli mówimy o typach uszkodzenia 1 i 2, to 84% takich urazów wygoiło się do pierwszego lub drugiego stopnia, i 98% urazów miało ujemny test pivot Shift, który jest bardzo dobrym testem złotym standardem, więc artrometia była również e, na poziomie około 1,3 mm, czyli bardzo małoludko, w stosunku gdzie była zdecydowanie wyższa zaraz po urazie, bo było przy 5,3. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, to tutaj wstawiam Wam taką tabelę, jak się wszystko zmieniało e, w zależności od stopnia wygojenia w różnych stopniach uszkodzenia. Co ciekawe, jeśli mamy całkowite uszkodzenie, to dół tabeli pokazuje nam, że z 21 osób u trzech doszło do wygojenia drugiego typu, 7 z nich trzeci stopień oraz 11 to czwarty. Czas, jaki był potrzebny do wygojenia tkanek, to 9 miesięcy. Newsem z takiego samego badania, znalazłem również screeny, które wam tutaj zamieszczę, by pokazać, a dotyczyły miesięcy od uszkodzenia więzadła ACELA. I pierwszy obrazek przedstawia na przykład MRI, czyli rezonans magnetyczny, zaraz po urazie. I tak dalej. Dwa miesiące, 6 miesięcy, 12 i 3 lat po kontuzji, jak widać po trzech latach więzadło istnieje. Niestety gorsze wyniki gojenia występują u osób poniżej 20 roku życia. Idąc dalej w czeluściach gojenia acela to kolejne badanie pięknie pokazuje, że po dwóch i pół latach follow upu u 14 pacjentów doszło do wygojenia acl przy całkowitym uszkodzeniu. Z tabeli możemy wywnioskować, że u wszystkich po tym czasie, jak ponownie wykonywali na przykład test Pivot Shift, wyniki wykazały negatyw, wyniki po prostu wyszły negatywnie, co widać też na rezonansie po lewej, czy jest to obszar, przedstawia całkowite zerwanie. Jak widać, ACL tutaj akurat nie jest jakoś super napięty, a po prawej stronie wyraźnie jest odbudowana, zachowana Funkcja. Warto zaznaczyć, że później dwie osoby z tej grupy zerwały ACL ponownie, ale już wykonano ACLR -er i wróciły do aktywności fizycznej, czyli 12 na 14 osób odniosło takie piorunujące, dobre wyniki. I wcześniej wspomniałem o dużym ruchu leczenia zachowawczego, który sam jakby wprowadzam. Nie widzę sensu w niektórych przypadkach, by ortopeda wykonywał rekonstrukcję. Samo więzadło krzyżowe przednie w sobie w porównaniu do tylnego które leży bardziej śródmaziówkowo goi się można powiedzieć znakomicie, czyli PCL no goi się lepiej, są tu takie liczne dowody, a kikuty PCL-a nie mają takiej tendencji do uciekania, do oddalania się od siebie i ilość komórek regeneracyjnych jest zdecydowanie tak większa, To tak samo jak na przykład w MCL-u, który leży pozastawowo i nawet jak dojdzie do uszkodzenia to, Kikety, to kikuty leżą turbo blisko siebie natomiast LCL nie ma takiej zdolności i sam nawet guru ortopedii możecie sobie wygooglować to jest Robert Lapart. Wypowiada się, że LCL obowiązkowo od razu jest do rekonstrukcji jeśli dojdzie do uszkodzenia. Jednak chciałem zaznaczyć, że MCL to nie jest tak idealnie, że się zerwie i zawsze się zregeneruje. Gdy doszło do uszkodzenia części np. proksymalnej i środkowej, to mamy bardzo dobre szanse i duże szanse do wygojenia się. Jednak część dystalna jest często skazana na rekonstrukcję. Co do więzadła krzyżowego tylnego, Często w nowoczesnej jakby ortopedii lekarze dają tak zwaną orto, ortezę PTS, czyli posterior tibia support, e, dzięki czemu kikuty jakby zbliżają się, bo ta orteza zbliża dwie kości w stosunku do siebie. No i kikuty, hop, jakby można powiedzieć, przytulają się i dzięki temu jest lepsza regeneracja i wtedy jest zdecydowanie większy, jakby większa szansa na e, sukces. I Wróćmy do fundamentalnego pytania: czy ACL jest w stanie się wygoić? Tak. Można to zaobserwować w wielu badaniach, które teraz mają swój renesans, jednak jestem daleki od powiedzenia, że sukcesem wszystkie idealnie się wygoją, a co więcej, że dobrze się wygoją. Nawet znajomi ortopedzi z Wejherowa Gdańska, przypadki mieli takie, że samoistnie się wygoiło, tylko że sceptycznie do tego podchodzą. Myśląc o rekonstrukcji, czyli ACLR-u, to obraz kliniczny przypomina mi troszkę wtedy historykę, jak siedziałem na przykład z moim znajomym Michałem, to jest mój serdeczny kolega i opowiadał mi historię, w której miał zakwalifikować klienta na leczenie operacyjne. Zostało zrobione MRI, czyli zdjęcie rezonansu magnetycznego zostało zrobione. Jest takie radiologiczne rozpoznanie uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego stopień pierwszy, drugi. Jednak co ciekawe, w badaniu klinicznym przy wykonaniu testów ortopedycznych Lachman negatywny, Pivot negatywny, Leverstein, czyli Leli negatywny, czyli wychodzi tak, że kolano. Nie jest uszkodzony jakoś super, bo ma funkcję i nie i jest teoretycznie, jakby nie patrząc zdrowe. Czyli MRI wyszło pozytywnie, ale testy wyszły negatywnie. No i akurat Michał wtedy mi mówił, że nigdy by nie pomyślał, żeby nazwać to kolano uszkodzonym. Tylko ma jakby trochę cechy uszkodzenia, i gdyby patrzył tylko i wyłącznie na obraz kliniczny pod względem rezonansu, no to od razu by wysłał pod nóż. Warto zaznaczyć, że czułość i specyficzność rezonansu magnetycznego jest na poziomie 88-89%, czyli nie ma nigdy całkowitej pewności. Co więcej, nieraz widziałem zdjęcia, przedstawiałem je również na szkolenia, które były ocenione niechlujnie, niechlujnie, słabej jakości również były te zdjęcia, i kilkukrotnie mówiłem o tym, że. MRI, rezonans, RTG, TK, yy, czyli tomograf komputerowy, to tylko obraz kliniczny ciała, a nie mówi o jego funkcji. Jakbyśmy mieli mówić na przykład o low back pain. To co trzecia osoba ma już problem dyskopatyczny w wieku 16-28 lat, a jednak dobrze się czują, nic ich nie broli, uprawiają sport. Więc równie istotną kwestią, by ocenić Acela, może bym powiedział, ważniejszym nawet obszar, obszarem jest badanie kliniczne, czy wykonanie specjalistycznych testów. Istnieje szeroka bateria testów, które nieraz gdzieś tam przedstawiałem na szkoleniach, czy nawet tutaj na YouTubie. Jest to pierwszy, na przykład LeverSign, czyli test LELI. Ostatnio troszkę wysuwa się na prowadzenie. Razem z piwotem i Lachmanem, ale za to szuflada już nie jest tak wiarygodna. Dlatego zastanawiam się, czemu na studiach uczą nas szuflady niej, która nie jest idealnym testem, a co więcej, bardziej jest irytującym testem, a nie instruują tych ciekawych, wiarygodnych, a zarazem ciężkich. Studia, w mojej ocenie, powinny nas przygotować, być bardzo, super wartościowym okresem przygotowującym do zawodu, jednak niestety realia są zupełnie odwrotne. Jak byłem na zajęciach z testów klinicznych ACL-a, to poznałem szufladę. I Lachmana. Z doświadczenia i wypowiedzi kolegów, również fizjoterapeutów oraz lekarzy, można wykluć wniosek, że są to ciężkie testy i trzeba czasu, bo oczywiście przerobić. To na wielu, wielu różnych klientach. A co więcej, pivot w badaniu klinicznym masz tylko jedną szansę dla klienta, więc jeżeli ją spalisz, no to jest dupa. I mógłbym się nawet pokusić, że fizjoterapeuci mają zdecydowanie mniejszy warsztat doświadczeń w testowaniu, ponieważ ortopeda ma multą klientów w miesiącu. Za to fizjo nie nie wiem, czy w ogóle tyle ma nawet w rok, a tego sam nawet współpracuję z ortopedami, mam zaprzyjaźnionych specjalistów i wiem, że moje ręce ze względu na ilość klientów, które przyjmuję i później ich testuję, trenuję i tak dalej, jest zdecydowanie mniejsza. Statystycznie tyle, co ja przyjmuję na przykład w rok z uszkodzonymi ACL-ami, to mój ortopeda znajomy Michał machnie to w kilka dni, może w, nie, w tydzień, dwa tygodnie. Taki jest po prostu rozstrzał. Dlatego Michał mi wspomniał, że codziennie ma kilka do kilkunastu klientów, z czego duży procent to są nowi klienci. Dlatego nie tylko patrzmy na czułość i specyficzność, ponieważ mniej wprawione ręce będą od razu te wartości zaniżały i to gwałtownie. Na wielu kongresach, gdy słyszę hasło testy, to pojawia się oczywiście slogan: In my hands. Tyle jest na to, jakby można powiedzieć, że test jest na tyle dobry, na ile specjalista jest dobry, który go wykonuje, więc gdy masz... Już tak to wszystko przedstawione. Warto odpowiedzieć na pytanie, zostawić kolano, niech się goi. Czy może mu zalecić rekonstrukcję? A może internal bracing? Wyciągnijmy więc tak, może takie praktyczne i kliniczne wnioski. Jeśli kolano po 4-6 tygodniach, nawet czasami do 8, nie robi problemu, nie ma niestabilności. Lachman, pivot, lelej wychodzi negatywnie, krótko mówiąc, kolano, mur betony nie drgnie, to bym został stawił mi cela nie ma. Jednak jeśli bym zauważył, że chociaż minimalny, gdzieś tam są takie odchyły, coś mi nie pasuje, to zaproponowałbym rekonstrukcję lub nawet internal bracing. Możecie mieć również pacjentów, klientów, którym magicznie wygoi się oczywiście ACL, ale sprawdźcie zawsze podejście kliniczne, poprzez testy, czy ma funkcję. Jeśli nie ma, to znaczy, że kikuty się tylko zlepiły ze sobą, ciągłość w rezonansie magnetycznym została zachowana, no i to by było na tyle. Bo co z tego, że jest ACL jako tako, ale nic tego nie robi i dalej jest hop, piwotowanie, szuflada występuje. Więc mam nadzieję, że wyciągniecie wartość z tego Materiału, które dla Was robię. Jeśli konkretnie przeanalizowałeś ten materiał i poprzednie, to kolokwialnie nie ma bata, byś nie był w stanie przeanalizować i ocenić, co i jak robić, jakie środki podjąć. A powiedziawszy to, czeka nas jeszcze wiele różnych materiałów i dziękuję za dzisiaj, za Wasze zaufanie, czas, który mi poświęcacie. Więc do dzieła, kochani, i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, ściskam, Sherlock.